Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym kontynuujemy sobie serię pod tytułem Alty z potencjałem. W tej serii pokazuję Wam alty, które moim zdaniem mają potencjał ku temu, żeby przetrwać bessę i które mają predyspozycję do wzrostów w nadchodzącej hossie. Oczywiście projekty, które tutaj omawiamy, są obarczone różnym ryzykiem. Dla przykładu, w ostatnim odcinku, czyli w odcinku drugim, był projekt, który moim zdaniem ma potencjał 50 do 100x, jednak wiadomo, że taki projekt jest obarczony dużo większym ryzykiem niż chociażby projekty omawiane w odcinku pierwszym. Jeżeli ktoś nie oglądał pierwszych dwóch odcinków, a ma ochotę to zrobić, to pozostawię linki do tych odcinków w pierwszym komentarzu poniżej. Jak zawsze, przepraszam, jak zawsze nic to, co usłyszycie, nie jest poradą inwestycyjną. Filmik ten nie ma Was zachęcić do kupowania w ślepo tych kryptowalut. Ja już swój research zrobiłem. Teraz do Was należy tutaj te 5 minut, żeby zrobić research odnośnie tych projektów i zadecydować, czy macie ochotę, czy też nie macie ochoty w nie inwestować. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o projektach, które moim zdaniem mają troszkę mniejszy potencjał wzrostowy, gdyż były tutaj prośby też o to, żeby nie skupiać się tylko na projektach obarczonym wysokim ryzykiem, ale też o projektach, które mają bardzo, ale to bardzo duży potencjał ku temu, żeby przetrwać bessę i zrobić solidne 5, 10 czy też 15x, tak? Wiadomo, że nie każdy szuka tak zwanych złotych strzałów. Są też ludzie, którzy chcą zbudować sobie portfolio składające się z 3, 5 czy 10 projektów, które mają mniejszy potencjał wzrostowy, ale dają niejako gwarancję tego, że te wzrosty będą. Oczywiście nic nie jest gwarantowane w kryptoprzestrzeni. Na przestrzeni ostatnich lat wiele przypadków to pokazało, udowodniło. Także proszę tutaj nie stawiajcie całych oszczędności na jeden, dwa czy trzy projekty, gdyż no niestety jest jak jest z tym ryzykiem odnośnie inwestowania w krypto, tak? Dobra, może skończmy to gadanie, przejdźmy do pierwszego projektu. Pierwszym projektem oczywiście jest BNB Binance. Moim prywatnym zdaniem jest to najlepsza giełda obecnie i najbezpieczniejsza giełda, okej? Okay? Myślę, że patrząc na to, jak wygląda Binance jako firma, jako ekosystem, jest to niepodważalnie tak zwany powerhouse, jak to się mówi, tak? Myślę, że jest dobrze prowadzony ten biznes i naprawdę nie widzę tutaj żadnych powodów ku temu, żeby coś miało pójść nie tak, przynajmniej na obecną chwilę, tak? No i mówi się dużo o tym, że kilka giełd może tutaj popłynąć w niedługim czasie. Myślę jednak, że wszystkie projekty, o których porozmawiamy dzisiaj, nie są w tej grupie, tak? I to chciałem już na samym wstępie tutaj Wam powiedzieć. Ja osobiście pamiętam, jak Binance był w okolicach 40 paru dolarów. 40 parę dolarów. Tak, na początku roku 2021 45 dolarów i później zobaczyliśmy ten spektakularny tutaj wzrost pod prawie 700 dolarów, tak? Myślę, że Binance i ogólnie Binance Smart Chain jako tutaj taki ekosystem jest to niejako gwarancja tego, że, no, że przetrwają bessę, no i tego, że potencjalnie nadejdą wzrosty. Bardzo dużym plusem tutaj, jeżeli chodzi o Binance, jest to, że już 99% tokenów jest tutaj w cyrkulacji, tak? Jeżeli mnie pamięć nie myli, oni już mają jakiś system tutaj spalania tych tokenów i wydaje mi się, że już chyba widzę, że te 1,5 miliona tych tokenów zostało spalonych. Musiałbym to jeszcze potwierdzić albo podczas robienia swojego researchu. Jeżeli oczywiście będziecie mieli ochotę robić jakiś dogłębny research odnośnie BNB, no gdyż myślę, że to jest projekt, o którym już wiele było powiedziane i prawdopodobnie wiele osób nie będzie w ogóle tutaj tego researchu robić, jednak zachęcam do zrobienia.
tutaj swojego researchu oczywiście. Jednak z tego co wiem, oni mają tutaj ten mechanizm spalania, który jeszcze ograniczy liczbę tokenów, co oczywiście wiąże się z wzrostem ceny, tak? Jeżeli chodzi tutaj o potencjał wzrostowy, ja osobiście uważam, że spokojnie możemy zobaczyć BNB na poziomach między 1000 a 2000 dolarów, ok? Mam tutaj takiego jednego znajomego, który jest powiedzmy takim fanatykiem BNB, śledzi volume, jakie jest na Binance Smart Chain i ogólnie bardzo mocno zagłębia się tutaj w ten ekosystem. No on tutaj twierdzi, że w kolejnej hossie Binance może zrobić nawet 4000 dolarów, tak? No, ja osobiście nie wiem, czy aż takie wartości są tutaj możliwe, chociaż z drugiej strony, wiecie, przy większej adopcji tutaj w świecie kryptowalut, no to oczywiście Binance, Crypto.com, no to są te pierwsze punkty zaczepienia na dobrą sprawę, tak? Także wiadomo, że większość tutaj pierwszych, świeżych użytkowników trafia niejako na te giełdy, co oczywiście wiąże się prawdopodobnie z tym, że zainwestują też w sam projekt, co oczywiście pociągnie za sobą cenę. Ja tak jak powiedziałem, moim zdaniem jest to bardziej 2000 dolarów, 1000-2000 dolarów niż 4000 dolarów. Jednak ja nie siedzę w tym projekcie na tyle głęboko, żeby obserwować tutaj takie rzeczy jak volume na przykład, tak? Jakie jest tutaj na Binance Smart Chain. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o jakieś punkty wejścia, ja osobiście nie posiadam BNB w tym momencie. Przyglądam się. Moim zdaniem ten tutaj wykres BNB wygląda bardzo dobrze, tak? Jak na razie wygląda on bardzo korektywnie. Przechodzimy tutaj ewidentnie przez taką korektę ABC od momentu odrzucenia na tych szczytach. I widzicie, że wciąż bardzo dzielnie trzymamy tutaj te dołki, te fundamenty, które wybudowaliśmy sobie, stworzyliśmy sobie latem zeszłego roku, tak? Także tutaj, dopóki BNB trzyma ten poziom one FIB 211 dolarów, ja bym wciąż uznał to jako ruch korektywny, tak? Nie jest to ruch taki zwany capitulation, takiego poddania się, jak widzicie już na większości projektów, tak? Które już dawno osiągnęły te poziomy 1.6, 1.8, bądź też nawet te poziomy 2, 2, 2, 7, 2 FIP extension. Także tutaj Binance na razie wygląda bardzo korektywnie, tak? Co znaczy, że trzyma się mocno, nie? Nie ma jakiejś tutaj siły sprzedażowej. Siła sprzedażowa jest, no bo jesteśmy w trendzie spadkowej, ale chodzi mi o to, że nie ma tutaj jakiejś wyprzedaży, tak? Jednak dużo ludzi upatruje w tym projekcie bezpieczną inwestycję, bym powiedział, tak? Ja osobiście na pewno będę kupował Binance, jeżeli tutaj dojdziemy między te poziomy 153 do 130 dolarów, tak? Ja mam troszkę większą tolerancję tutaj, to risk tolerance, można powiedzieć, jestem troszkę większym hazardzistą. No i dla mnie Binance powyżej tutaj tego 150 dolarów to nie jest inwestycja, która mnie osobiście interesuje, gdyż no ja tutaj buduję troszkę bardziej, powiedzmy, ryzykowne portfolio, które ma troszkę większy upside, tak? No gdyż tak jak Wam powiedziałem, Binance Coin między 1000 a 2000 dolarów, to powyżej 150 dolarów jest to 10x. Ok, ja już mam swój złoty koszyk, w którym jest przede wszystkim Bitcoin i Ethereum. Także ja już tutaj kolejnego projektu do tego złotego koszyka nie szukam. Jednak miałem poruszyć temat projektów, które moim zdaniem są solidne pod kątem 5 do 10x i na pewno Binance jest najbezpieczniejszym prawdopodobnie projektem, który jest obecnie na rynku, który może zagwarantować takie zwroty. Jeżeli ktoś podziela moje zdanie, to myślę, że kupowanie Binance Coina poniżej 200 dolarów jest ciekawym i bardzo dobrym rozwiązaniem, tak? Myślę jednak, że będziecie musieli sobie ustawić tutaj punkty zakupu, gdyż no, mogą tutaj pojawić się jakieś knoty szybko wracające do góry, tak?
Może się okazać, że jeżeli Binance w ogóle dojdzie do tego poziomu 150 dolarów, czy też 170, będzie to bardzo szybki knot do góry i na dół, tak jak to miało miejsce tutaj w tym przypadku. Okay? Dobra, rzućmy sobie okiem na projekt numer 2. Projekt numer 2 Kronos, czyli wcześniej crypto.com. Tutaj oczywiście giełda, paymenty. Myślę, że projekt, którego też nie trzeba wielu osobom przedstawiać tutaj. Oczywiście był troszkę fad związany z crypto.com, kiedy oni obniżyli te nagrody, te APY-e, tak, na kartach. Wiele osób się sprzeciwiło i ostatecznie tam wiem, że w jakim stopniu zostało to przywrócone. Jednak no, musimy wziąć pod uwagę tą kwestię marketingu, tak? W US, wszędzie, gdzie nie idziecie, no to crypto.com, Kronos, crypto.com, Kronos, tak? Także oni na pewno będą tą pierwszą platformą, która będzie jakby przyjmować te świeże osoby do tej kryptoprzestrzeni, tak? Czyli tak zwany onboarding house, nie? Czyli ten pierwszy krok do tego świata kryptowalut, szczególnie w US, moim zdaniem będzie się tutaj odbywał za pośrednictwem właśnie crypto.com. No i wiadomo, że sam Kronos ekosystem jest bardzo młodym ekosystemem, także też na pewno będzie się to rozwijało. Jeżeli chodzi o tokeny w cyrkulacji, 25 bilionów, z całości 30 bilionów, 83% w cyrkulacji. Z tego co pamiętam, ostatnie 5 bilionów jest przeznaczone na staking, tak? Na nagrody, na ten rewards ze stakingu. Jeżeli jestem w błędzie, to proszę poprawcie mnie w komentarzu, ale wydaje mi się, że tak właśnie też jest. Jeżeli chodzi tutaj o Kronos, to oni tutaj oczywiście mają spory upside, no gdyż potencjalnie Kronos w kolejnych 2, 3 latach może być w miejscu, w którym dzisiaj jest Binance, tak? Także jak sobie porównacie, tutaj jest 3 billion market cap, tu jest 38 billion. Także no widzicie, że jest 10x na dobrą sprawę niedowartościowany Kronos względem Binance'u, tak? Oczywiście za te 2, 3, 4 lata Binance też już będzie w innym położeniu. Okay? Szczególnie jeżeli ta adopcja kryptowalut nam wzrośnie, a wiadomo, że wraz ze wzrostem adopcji kryptowalut będzie więcej użytkowników. Jak będzie więcej użytkowników, będzie więcej też użytkowników głównych giełd, tak? Dla mnie głównymi giełdami osobiście na obecną chwilę jest na pewno Binance, prawdopodobnie też crypto.com, no i trzeci projekt, o którym porozmawiamy za chwilę, tak? I nie jest to na pewno Coinbase, już od razu powiem, ale zostańmy tutaj przy Kronosie. Ja osobiście uważam, że jest to spokojnie projekt na 2 do 3 dolary w kolejnym cyklu. Na pewno warto zrobić swój research, zagłębić się w ten ekosystem Kronosu, zobaczyć, jak ten marketing jest tutaj rozłożony, tak? Jak wygląda ten proces, powiedzmy, marketingowy, jak oni mocno skupiają się na tym marketingu. Moim zdaniem to przyniesie rezultaty. Okay? Także tutaj myślę, że Kronos na pewno ma większy upside w porównaniu do BNB. Na pewno jest troszkę bardziej ryzykowną inwestycją. No jednak ten upside jest tutaj dużo wyższy, gdyż no moim zdaniem te 2-3 dolary, jeżeli chodzi o Kronos, to na pewno są z ich zasięgu. I może rzućmy sobie szybko okiem tutaj na Kronos. Pokażę Wam punkty wejścia, na które ja patrzę. Ponownie jak w przypadku BNB. Nie posiadam jak na razie. Jeżeli będą odpowiednie tutaj wartości, które mnie interesują, to na pewno postanowię tutaj dokonać zakupów. Jak widzicie tutaj w obecnej chwili, tutaj macie lato zeszłego roku i na dobrą sprawę, co jest ciekawe, w tej pierwszym ruchu, kiedy no tutaj ten pie cycle top się zapalił dla Bitcoina, czyli tutaj kwiecień, maj,
zeszłego roku, widzicie, że 20 centów to był poziom dla crypto.com, tak? Potem zeszliśmy w tej korekcie tutaj latem zeszłego roku i tak naprawdę nałożyliśmy ten piękny, impulsywny ruch, który zaniósł nas do naszego ATH według tutaj KuCoina 97 centów, tak? Oczywiście tutaj też było bardzo duże FOMO. Z tego, co sobie przypominam, to był też czas, kiedy oni kupili. Gdzie jest ta arena? Gdzieś na Florydzie? Przynajmniej nie pamiętam, czy to nie jest, czy to w Miami jest. W każdym bądź razie było tutaj duże FOMO związane z crypto.com i z Kronosem, także tutaj zobaczyliśmy piękny impuls. I tak jak widzicie, bazując na tym szczycie, na razie wygląda na to, że tutaj Kronos, crypto.com jest w podobnym korektywnym ruchu tutaj jak Binance, tak? I niejako, no, Binance trzyma te dołki z lata zeszłego roku, a crypto.com jak na razie trzyma to kluczowe wsparcie na poziomie 11 centów. Widzicie tutaj tą pomarańczową linię. Jeżeli chodzi o punkty wejścia, ja myślę, że na obecną chwilę nie jest to zły punkt wejścia. Jeżeli ktoś chce jeszcze troszkę poczekać, to na pewno te 8 centów to jest poziom, który ja bym tutaj pokazał jako główny punkt wejścia, gdyż Kronos również bardzo solidnie się trzyma. Dużo tych tokenów jest na stakingu, więc ciężko oczekiwać jakiejś większej tutaj wyprzedaży, tak? No ja nie ukrywam, że 4 centy, 4-5 centów to byłyby poziomy, no, które potraktowałbym jako prezent urodzinowy albo dzień dziecka i na pewno tutaj zakupiłbym sobie torbę. Jednak wydaje mi się, że taka wartość jest bardzo mało możliwa. No chyba że faktycznie no, Bitcoin zejdzie do 12 czy też 10 tysięcy, tak? To myślę, że tutaj jak najbardziej. Ja sobie ustawię tutaj buy order na 5 centów. I jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to płakał nie będę. W każdym bądź razie tutaj Kronos Crypto.com jest drugim projektem, który moim zdaniem jest również tutaj bezpieczną opcją. Jeżeli chodzi o trzeci projekt, jest to FTX. OK? No FTX po raz kolejny jest tutaj tak zwanym powerhousem. Myślę, że tutaj CEO i co-founder FTX-a sam no, pokazuje klasę, tak? Już pomijając to, że jako multimilioner jeździ 5-letnią Toyotą Corollą, z tego co pamiętam. No to pokazuje też to, jaki ma, że ma łeb jak sklep, tak? Wykupił bodajże BlockFi. Wydaje mi się, że BlockFi na 99% wyprzedaży. Czytajcie, ratował ich, ale kupił ich na dyskauncie 99%, z tego co pamiętam. Także buduje ten ekosystem FTX-u i myślę, że za jakiś czas FTX już nie będzie tylko giełdą, tylko będzie to szło powoli w kierunku Binance'u i Crypto.com, czytaj Kronosu, tak? Że będzie to osobny ekosystem. Oczywiście mamy Serum, które jest tutaj powiązane z DeFi, jednak na razie trzeba poczekać na regulacje odnośnie DeFi, żeby coś więcej tutaj o tym Serum też mówić. Jeżeli chodzi tutaj o te tokeny, tutaj niejako wygląda to najgorzej, gdyż tylko 38% tokenów jest w cyrkulacji. Jednak z tego, co słyszałem, część tych tokenów ma być użyta do nagród, część właśnie do stakingu. Także też tutaj nie popadałbym w jakiś mega, mega strach. Nie wydaje mi się też, żeby tutaj jakaś ogromna liczba tokenów została zrzucona na inwestorów, gdyż już obecna sytuacja na rynku pokazuje, że no, że sam tutaj dmucha i chucha na ludzi tutaj w tej kryptoprzestrzeni, tak? Ja osobiście używam FTX-a. Moim zdaniem FTX i Binance są to giełdy, na których ja się nie boję trzymać jakichś małych ilości swoich tutaj tokenów. Oczywiście 85%, 90% moich tokenów jest na Ledgerze. Ale tutaj, jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytania, które pojawiają się często w komentarzach, czy też w kryptoprzestrzeni, na jakich giełdach jest bezpiecznie, no wiadomo, że bezpiecznie ma tutaj takie znaczenie, wiecie, no to ja bym tutaj palcem zdecydowanie wskazał Binance'a, a moim drugim wyborem byłby FTX. Jeżeli chodzi tutaj o potencjał wzrostowy,
to ponownie myślę, że jest on bardzo porównywalny do Kronosu. Jeżeli chodzi o marketing, ten marketing FTX-a nie jest aż tak rozwinięty jak marketing crypto.com, tak? Także myślę, że upside jest tutaj bardzo podobny. Wiadomo, że jeżeli dojdzie tutaj, jeżeli te tokeny zostaną tutaj wypuszczone do cyrkulacji, to też musicie zobaczyć, jak wygląda dystrybucja tokenów, czy będzie to dystrybucja z perspektywy 5, 10 czy więcej lat, tak? Oczywiście, jak zostanie tutaj zrzucona większa torba tokenów, to oczywiście odbije się to na cenie. Moim zdaniem jest tutaj bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli liczba tokenów zostanie w cyrkulacji zachowana, zobaczycie tutaj za jednego FTX-a w okolicach 250 do $300, tak? Co również daje tutaj potencjał wzrostowy plus 10x. Co ciekawe, wszystkie te tokeny giełdowe, one za wiele nie tracą, widzicie? Na dobrą sprawę, jak zobaczymy sobie tutaj, jak to wygląda, to nawet jak już by nie brać pod uwagę tokenów, widzicie, że tak jak w przypadku Binance'a, FTX przechodzi dokładnie przez ten sam proces, tak? Czyli korektę ABC od korektywny ruch ABC od tego szczytu. Szczyt według tutaj FTX-a był $85, tak? I na dobrą sprawę w obecnej chwili dopiero robicie retest tych dołków z lata zeszłego roku. Te trzy wykresy pokazują, że jednak tokeny tych głównych giełd trzymają się bardzo solidnie, tak? No wiadomo, że tutaj można też je wrzucić na staking. Nie pamiętam nawet, jaki jest APY, jeżeli chodzi o FTX-a, czy to było 8%, czy 4%. W każdym bądź razie, no nie ma tutaj jakiegoś poddania się, nie ma tutaj wyprzedaży, tak? Także na pewno, jeżeli ktoś szuka stabilnych projektu do swojego portfolio, myślę, że czy Binance, czy FTX, czy Kronos są tutaj projektami właśnie takimi, moim prywatnym zdaniem. No i jeżeli chcecie najbezpieczniejszego z potencjalnie najmniejszym zwrotem, Binance. Jeżeli chcecie troszkę bardziej ryzykownego, z większym potencjałem, no to patrzycie na Kronos i na FTX, tak? Takie jest moje tutaj prywatne zdanie. No i poruszamy też te projekty, no gdyż tutaj oczywiście, no pytaliście, tak? Też o troszkę bezpieczniejsze projekty, które no można dołożyć do tak zwanego złotego koszyka. No i widzicie, że w przypadku utraty tutaj tych dołków, głównie tutaj mowa o tych dwóch knotach, tak? Tutaj już 13 czerwca zeszliśmy do tego poziomu $21,79. No to dopóki trzymacie ten poziom, wszystko wygląda dobrze. W momencie utraty tego poziomu to są wasze cele, tak? Ja osobiście myślę, że nie będzie jakiejś głębokiej cofki na FTX-ie, tym bardziej patrząc na to, co się dzieje. Raczej słychać pozytywne newsy niż negatywne. Prawdę mówiąc, nie słyszałem żadnego negatywnego chyba od pół roku. Raczej pozytywne, że tutaj starają się ratować tą kryptoprzestrzeń, ograniczać potencjalną demolkę na rynku, jaka mogła powstać ze względu na BlockFi, Voyagera, chociaż Voyager chyba zaaplikowało bankructwo, Celsius i tak dalej. Także jeżeli chodzi o jakieś punkty wejścia, to wydaje mi się, że wszystko w okolicach 12 do $15 będzie tutaj atrakcyjnym wejściem, tak? Także to będą trzy projekty, które przygotowałem dla Was w dniu dzisiejszym. Myślę, że jest ciekawą opcją, żeby każde w pełni zdywersyfikowane portfolio posiadało chociaż jeden token tutaj giełd, tak? Gdyż one też mają swoje momenty i na pewno są solidnymi projektami i dają potencjalne zwroty w okolicach 10 plus 10x, tak bym powiedział. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik miał wartość dodatnią. Od razu zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, gdyż troszkę ich będzie, będą bardzo zróżnicowane.
Tak, te z mniejszym potencjałem, te z większym potencjałem. Porozmawiamy o ryzyku, porozmawiamy też pokrótce o fundamentach. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Ja jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!